Nagrywa się? Więc moi drodzy, wyszedł kolejny trailer Rogue One. Wow. Uwielbiam Star Warsy, wychowałem się na nich, uwielbiam starą trylogię, a zwłaszcza tę bez efektów specjalnych dodanych przez George'a Lucasa. Han Solo strzela pierwszy. Zawsze. Moje oczekiwania wobec Rogue One są bardzo duże. Dlatego, że moje oczekiwania wobec Star Warsu zawsze są bardzo duże. Nie będę ukrywał, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony The Force Awakens, mimo całego hejtu, który na niego spłynął, nie wiem z jakiego powodu. Tego, czego oczekuję od Rogue One, w przeciwieństwie do sagi, to, że będzie mrocznym filmem wojennym. I tak się zapowiada. Gareth Edwards wielokrotnie podkreślał, że to jest kierunek, do którego dąży. Widać to zresztą na ekranie. Przez chwilę pojawiały się takie spekulacje, że Disney planuje dokrętki na poziomie 40% wszystkich scen w filmie, co ma spłycić rzekomo przekaz filmu czy klimat filmu. Okazało się to bzdurą. Nowy trailer Rogue One potwierdza tylko to, że Star Warsy idą dokładnie w tym kierunku mrocznego filmu wojennego. I to jest bardzo fajne. Oczekuję również dużej spójności wizualnej z The Force Awakens. I tę spójność wizualną również dało się już dostrzec w trailerze. Efekty specjalne, które tam widzimy, no nie wyglądają jak takie standardowe efekty specjalne rodem z Avatara czy innych popularnych produkcji hollywoodzkich. Są to efekty specjalne, ale wzorowane na tym, co wykonywane było przy starej trylogii. I na Star Wars Celebration w tym roku twórcy Rogue One pokazywali, w jaki sposób budowali szkielety 3D, w jaki sposób je animowali, jakich wzorców projektowych używali. Dochodziło do tego, że niektóre makiety 3D były tworzone na podstawie zabawek wypuszczonych w latach 70. Więc naprawdę jestem pod dużym wrażeniem tego, co ma do zaoferowania nam ekipa pracująca przy Rogue One. Oczekuję również pokazania szerszego spektrum wydarzeń politycznych. To jest coś, na co wielu zwracało uwagę i coś, co mi też poniekąd przeszkadzało w The Force Awakens, że wątki polityczne zostały zepchnięte na bok. Rozumiem motywację J.J. Abramsa, natomiast jeśli mówimy o filmie wojennym, no to tutaj te wątki muszą być bardzo mocno wyeksponowane. Musimy pokazać całą rywalizację Imperium, musimy zobaczyć całą rywalizację Imperium z rebelią na różnych tłach. Trailer pokazuje, że Edwards postawił nacisk na ponury, ale nie tak bardzo mroczny klimat. Przypomina troszeczkę klimat filmów Marvela, gdzie mimo tego napięcia wiszącego w powietrzu atmosfera nie jest taka przytłaczająca, jak choćby to widać w filmach ze stajni DC. To, co już mi się podoba, to, co już budzi moje pozytywne uczucia, to obraz jest dynamiczny, żywy. To przypomina mi właśnie produkcję Abramsa. Ujęcia tak bardzo charakterystyczne dla Abramsa. Sposób manipulacji ustawieniem aktorów na planie, tak żeby obraz dawał takie poczucie, że dzieje się dużo w tle. Troszeczkę poszerzyła się nasza wiedza, jeśli chodzi o samą fabułę. To znaczy, no, widzimy postać Jyn Erso, która po drodze zyskuje kolejnych towarzyszy podróży. Chciałbym przypomnieć film Edwardsa Monsters. Monsters to był taki film, który opowiadał o świecie, w którym duża część przestrzeni między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem była opanowana przez obce formy życia. I tam dwoje bohaterów właśnie próbuje się przedostać przez tą skażoną strefę. I o ile Edwards świetnie sobie poradził jako operator i reżyser, o tyle sama fabuła, do której również pisał scenariusz, już tak bardzo nie porywała. Ta akcja była bardzo toporna, tak pięła się leniwie do góry i tak naprawdę nie wiadomo ku czemu, bo film też nie miał jakiegoś fenomenalnego zakończenia. Boję się po prostu, że Edwards zrobi podobną rzecz w przypadku Rogue One. I to jest moja największa obawa, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że Kathleen Kennedy, która świetnie sobie poradziła po przejęciu sterów Lucas w filmie, sprawi, że ten film będzie również tak emocjonalny jak The Force Awakens. Tak bardzo szybki, tak dynamiczny i tak sprawnie opowiedziany. No i wreszcie mamy oficjalne audiowizualne potwierdzenie
z oficjalnego kanału Star Warsowego, że w filmie pojawi się Darth Vader. Jakby nikt o tym nie wiedział. To tyle na dziś. Zwykle nie recenzuję trailerów, ale Star Warsy mają bardzo szczególne miejsce w moim sercu, dlatego postanowiłem przygotować dla Was tę recenzję. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Subskrybujcie Pioneniczka.